Hej kochani, zapraszam Was na Get Ready With Me. Dziś będzie taki bardziej świąteczny makijaż. Pokażę Wam kilka nowości. No i co? Zaczynamy! Wiążę sobie najpierw włosy. Ok, zaczynamy od zielonej bazy Smashbox na całą twarz. Wezmę sobie dwie palety korektorów i zacznę od korygowania. Najpierw zielony korektor na zaczerwienienia. Jestem cała w zielone kropki, super to wygląda. Teraz kochani, dziś obudziłam się z worami pod oczami, nie wiem czemu. Dlatego wezmę sobie troszeczkę pomarańczu, tu pod oczy jeszcze przed nałożeniem korektora rozjaśniającego. I Beauty Blender, będę dziś używać gąbeczki Nude i gąbeczek pod oczy. Teraz muszę go sobie zmoczyć. Idę te gąbki teraz zmoczyć, żeby powiększyły swoją objętość i mocno je wycisnę. Ok, teraz dzięki temu, że gąbeczki są zmoczone, będzie mi łatwiej rozprowadzić produkt. To jeszcze nie będzie tak wyglądać, nie bójcie się. Ok, teraz słuchajcie, korektor pod oczy. Nie będę używać tego z zestawu, bo jest niestety troszeczkę za ciężki. Mam Healthy Mix, który też dosyć mocno kryje. 51 to jest jego odcień. I pod oczka. I znów blenduję tą gąbeczką. Widzicie co, to jajko jest o wiele bardziej przyjemne, jak dotykamy okolice oka, niż pędzel. Teraz nałożę sobie podkład, bo podkład też jest bardzo kryjący, jest to oczywiście Color Stay. Uważam, że na taką okazję jak święta coś bardziej trwałego, coś bardziej kryjącego. I mam tutaj kolor 300 Golden Beige. Co nie zakryje nam podkład, będziemy sobie poprawiać kamuflażami. Muszę Wam powiedzieć, że jak rozprowadzi się ten podkład za pomocą gąbki, to o wiele, wiele naturalniej to wygląda. Teraz jeszcze wrócę do tych korektorów i tą małą gąbeczką będę jeszcze poprawiać te miejsca, które mi prześwitują. Tutaj nie chcę dokładać więcej podkładu, chcę, żeby ten efekt mimo wszystko był w miarę delikatny, w miarę naturalny. Wiecie co, ale niestety mi się nie nakłada tutaj, muszę zrobić to pędzlem, bo te korektory są bardzo gęste, kamuflaże. I nałożyć sobie pędzlem i później będę to poprawiać Beauty Blenderem. Ok, mogę blendować, ale oczywiście można to zrobić dużym blenderem. I blendujemy dookoła tych niedoskonałości, żeby rozblendować ten produkt. Ok, jest dobrze. Teraz biorę sobie sypki puder i nakładam go drugą stroną, tą czystą blendera, pod oczy. Najlepiej, żeby to był bardzo zmielony puder. Będziemy robić taki mały baking. Nie chcę, żeby mi się tutaj pod oczami coś osypało, a kiedy nakładamy puder blenderem, takim wilgotnym, naprawdę uzyskujemy później naturalny efekt. Ok, wiem, że to na razie śmiesznie wygląda, ale poczekajcie, poczekajcie. Teraz biorę sobie puder na całą twarz, będzie to Milani. Milani jest dostępne na kosmetykach z Ameryki, jak jesteście zainteresowani, zresztą wszystkie linki macie na dole. I tak samo, dużym blenderem będę nakładać ten puder takimi ruchami, dużo nałożyłam, takimi ruchami wgniatającymi. Tak jak podkład nakładam. To właśnie bardzo dobrze mi utrwali. Dobrze, baza jest przygotowana, zagruntowana. I teraz użyję sobie tej nowości z Revolution. To jest Iconic Lights and Contour Pro. Tak to wygląda. I będę najpierw nakładać jasne. Normalnie nałożyłabym też bananowy pod oczy, ale dziś skupię się na tym jasnym, bez drobinek. I nałożę go tutaj, tak samo jak nakładam właśnie czy Anastazję, czy ten mój contour kit z Too Faced. Po prostu tu nakładam jasne. Mogę już ogólnie strzepać ten puder pod oczami. Tak samo biorę trochę na nos. Trochę tutaj między brwiami, czyli wszędzie na strefę T. A teraz będę używać tych kolorów na dole. Zmieszam sobie ze dwa, jeden zimny, drugi ciepły i będę nimi konturować buzię. Czyli najpierw nakładam jasne w te miejsca, które chcę, żeby właśnie łapały światło, a później ciemne w miejsca, które chcę, żeby tworzyły cień. Teraz troszkę na nosek, ale wybieram zimny odcień, nie może być ciepły. Wystarczy. Ok, i teraz słuchajcie, przejdę do kolejnej nowości. To jest Catrice Deluxe Glow Highlighter. Mamy tu trzy odcienie. Nie wydają się być bardzo napigmentowane, są bardziej takie delikatne. Szczyt noska. Bardzo delikatny jest ten rozświetlacz. Bardzo subtelny efekt, naprawdę. Mógłby być troszeczkę bardziej kremowy ten produkt. Niestety jest dosyć suchy. I użyję sobie różu z Milani. Będzie to róż w odcieniu Red Vino. Jaki napigmentowany.
O rety, trzeba uważać z tym kosmetykiem, bo jest bardzo napigmentowany, naprawdę mocno. I użyję sobie mgiełki Urban Decay All Nighter, której używam najczęściej. No dobra, dziś użyję sobie paletki I Heart Makeup Chocolate Salted Caramel. O, ma takie kolory. Będę też robić jej porównanie później do palety z Too Faced. I teraz pobawię się trochę tymi cieniami. Dziś nie będę robić kreski. Chcę zrezygnować z kreski na oku, dlatego skupię się na cieniach. Kochani, przechodzę do płaskiego pędzelka i złotawego cienia, który mam tu w palecie. I wiecie co zrobię? Użyję odrobinkę Duraline na ręku, żeby ten cień był taki bardziej mokry i napigmentowany. Wiecie, o co mi chodzi? Robię sobie taką złotą pastę. No dobrze, i teraz wezmę sobie ten cień rozświetlający. Jest taki bardziej złotawy i nakładam tutaj w wewnętrznym kąciku. Teraz wezmę sobie mały pędzelek i ciemnobrązowy cień pomieszany z czarnym i nałożę wzdłuż linii rzęs. Ok, jestem zadowolona, nie chcę robić zbyt dramatycznych tych oczu. Teraz wezmę sobie jeszcze tylko troszkę takiego średniego brązowego cienia i zjadę tutaj przy dolnej linii rzęs. Coś też tu się działo. Dobrze. I teraz słuchajcie, rzęsy. Zastanawiam się, czy przykleić sztuczne rzęsy, bo przygotowałam sobie tutaj Demi z Ardela, ale chyba zrezygnuję. Ten tusz Superstar daje tak mocny efekt. Szkoda, że mi się już kończy. Muszę go sobie zamówić ponownie, bo to jest naprawdę jeden z moich ulubionych maskar. Najpierw oczywiście całość na biało, a później pokrywamy z powrotem na czarno. Malowanie tym tuszem daje taką frajdę, bo widzicie każdą waszą małą rzęskę. Nie tylko te długie, ale te malusieńkie widać właśnie. To wygląda teraz jakby mnie zaśnieżyło dosłownie. Jakby spadł śnieg na moje rzęsy. I druga strona, czyli czarna. Wszystkie białe rzęsy muszę pokryć. Pamiętajcie, że ten tusz nakładamy na mokre, a nie na suche rzęsy. Widzicie, o to mi chodziło. Przy tym tuszu nie trzeba już używać sztucznych rzęs. Może troszeczkę skleja, ale rzęsy są naprawdę bardzo, bardzo pogrubione, takie bardzo duże. Przechodzimy do brwi. Ja sobie je wczoraj przycinałam tym moim urządzeniem z Vita. Użyję teraz kredki z Art Deco w kolorze 3. Wydaje mi się, że to jest ta kredka, którą wybrał Wizarek i ona jest taka strasznie ciemna na początek. Ale jak się wyczeszę i użyję się żelu, to wygląda naprawdę ładnie. I teraz żel I Tint My Brows w kolorze Fairest, czyli bardzo jasny. On troszeczkę właśnie rozjaśnia te brwi, jeżeli są za ciemne, ale też utrzymuje je na miejscu. Podoba mi się w ogóle ten kolor, jaki on daje. Ale trzeba z nim uważać, bo dużo się nakłada między tymi brwiami. Rozjaśnia. Taki jeszcze mój mały trik. Zawsze biorę sobie albo mały, albo serdeczny palec i tak gniatam jakby ten produkt. Albo biorę sobie też bacik i ściągam sobie nadmiar. Ok, tak to wygląda na razie i będziemy teraz robić usta. Usta to będzie nowość z Catrice, to jest coś takiego matowego, nazywa się to Lip Artist i niby ma być na 6 godzin, ale już to testowałam, nie wytrzymuje 6 godzin, wytrzymuje u mnie 2. No bez kitu, nie mogę znaleźć koloru. Jeżeli chodzi o kolor, to mam 010 Bare Nude Soul. Oczywiście możecie sobie wybrać w świątecznym makijażu pomadkę czerwoną, bordową, jakąś taką ciemną. Ja mimo wszystko stawiam na złote oczy i dlatego nie chciałam przytłoczyć ustami tych moich oczu. Teraz rozczeszę włosy, mam tutaj tą moją szczotkę, uwielbiam tę szczotkę, jest świetna po prostu. Jeszcze ich, wczoraj je myłam i jeszcze ich nie czesałam. Ok, kochani, macie mój świąteczny makijaż, taka moja propozycja złotawego makijażu. Ja w tym roku postawię właśnie na złote oko, na podobny makijaż, także na pewno będę Wam się pokazywać jeszcze na vlogach, bo nadal kręcimy vlogmas. Na drugim kanale pokażę Wam też, jaką będę miała fryzurę, bo zrobiłam taki tutorial na przepiękne fale. Dziś ich nie zrobiłam, bo to troszeczkę czasu zajmuje, ale zobaczcie na drugim kanale,
Jak tylko ten tutorial się pojawi, to na pewno wrzucę Wam linka, żebyście mogli odtworzyć tę fryzurę. Także będę mieć pewnie takie fale i złote powieki. To mi się jakoś najbardziej w tym roku podoba. Dajcie znać, jak ten film Wam się podobał i czy miałyście któryś z kosmetyków, które dziś pokazałam. No i to tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!